Cześć, z tej strony Lukas Obo i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Oczywiście jest to seria od zera do milionera. Mamy kolejny dzień w sumie prac, już teraz pożniwnych, bo w sumie już teraz jesteśmy po żniwach w pełni. Lecimy dzisiaj, będziemy w dzisiejszym odcinku zbierać sobie słomę. No i oczywiście przyjdzie czas na zmianę siewnika, ale to w późniejszej części odcineczka. Zmienimy oczywiście ten siewniczek na inny. No na trochę szerszy i na pewno lepszy, więc John Deerek będzie dzisiaj w sumie nowy siewniczek testował, który kupimy sobie później, ale no bez dłuższego przedłużania, żeby jak najwięcej robotki zrobić w dzisiejszym odcineczku, to zasiadamy sobie do masejka, odpalamy oczywiście i lecimy ze zbieraniem słomy na początek, bo fajnie było gdybym zebrał jak najwięcej tej słomy oczywiście. Więc w dzisiejszym odcinku jest celem, żeby zebrać te pole słomy, co tutaj jest. No jak wyjdzie, tak wyjdzie. No i oczywiście tamte nowe pole zasiać. Co zrobiłem poza odcineczkiem? To na pewno troszeczkę no, robiłem. Jak mam być szczery. O, czekajcie, dobra, tutaj będę musiał przejść. Oj, troszeczkę potem. No ale dobra. No to wtedy już zbieramy. Co zrobiłem poza odcineczkiem? To, że jak tamte pole sobie na tamtym nowym polu, co w ostatnim odcineczku cieliśmy, tak? W ostatnim odcineczku tak jest, cieliśmy tam, nie, no parę odcinków temu cieliśmy tam, chyba dwa bodajże, no nieważne w sumie kiedy, cieliśmy tam oczywiście jęczmień, więc i tam sobie oczywiście sprasowałem słomę, później po sprasowaniu sprasowanie to zrobiliśmy na ostatnim odcineczku, ale tam sobie zebrałem tą słomę kulturalnie. Jak zebrałem tą słomę, to na pewno i sobie powiększyłem te pole, więc tam pole jest powiększone już na maksa w sumie. Znaczy na maksa, no może nie na maksa, bo jeszcze tam można trochę powiększyć, no ale no nie chciało mi się jakoś dużo bawić, więc tam te pole już jest w sumie powiększone, no wam, no tak w miarę dużo, więc na tamtym polu już można w sumie działać, pod tym względem, że już będziemy dzisiaj oczywiście tam siać nowym zestawikiem, tak jak mówiłem, więc no nowy zestawik się na pewno pojawi, no w miarę, no fajny, znaczy w sumie nie patrzyłem, ale podejrzewam, że fajnie będzie to wyglądało z John Deerkiem. Co prawda nie patrzyłem, jak to, czy w ogóle działa w sumie ten mod, ale raczej no powinien działać, siewniczek 4-metrowy, więc no w miarę spoczko. I co jeszcze zrobiłem poza odcineczkiem, no to sprasowałem te pole i jeszcze tam przy świniach. O, wracając do tych świń, to co się stało jeszcze, no to się stało, że już proszę wam pokazuję, doszły mi kolejne świnki, tym razem 12 świnek, bo naraz oprosiły mi się 12 świń, no to 12 prosiąt mi się właśnie, 12 prosiąt nowych mam, wypadło, więc no w miarę w sumie bardzo dużo kolejne, ale dobrze, bardzo się cieszę oczywiście z tego, niech będzie jak najwięcej. 36 chyba mam podejrzeć, 48 tych świń. No na razie oczywiście jak są małe, no to oczywiście jeszcze nie produkują tej gnojowicy czy tam tego obornika jakoś dużo, ale no to na pewno jak będą starsze, to też więcej będzie nam się produkowało właśnie tych nawozów takich naturalnych, ale to oczywiście zanim to, no to troszeczkę potrwa to, bo jednak no trochę będą musiały się jeszcze rozwinąć troszeczkę. Więc no, ale jak przyjdzie czas, to oczywiście będziemy produkować tego obornika i tej gnojowicy bardzo dużo, więc i nie będzie gdzie rozlewać tej pewnie, tak podejrzewam. Chociaż w sumie nie wiem, jak to wyjdzie, no ale oczywiście jak wyjdzie, no to oczywiście zobaczymy w późniejszym czasie. Ale na razie się trzeba skupić ze zbieraniem. No, zbieranie tej słomy, no to nie chcę jakoś długo zbierać tej słomy, bo w sumie to jest żmudna praca. No, ale oczywiście takiej tej pracy też trzeba wykonać. Na tamtym polu zebrałem słomę i sprzedałem. Sprzedałem to i dało nam chyba 4? Nie wiem, no miałem 7 tysięcy, nawet więcej trochę dało nam, ale wydałem, bo miałem chyba 111 tysięcy, nie powiem wam ile dokładnie dostałem za to, ale miałem 111 tysięcy po sprzedaży i sobie po prostu kupiłem paszę dla świnek, dlatego no ubyło mi z konta trochę pieniążków,
Więc w sumie z tej słomy kupiłem właśnie paszę na świnek, więc spoczko. Na razie no, niestety trzeba inwestować na razie w te świnie niż zarabiać, no ale mam nadzieję, że w późniejszym czasie coś tam, tam w przyszłości trochę coś tam zarobimy z nich. Mam taką nadzieję, bo w końcu po to poszłem. No tak czy siak w sumie trochę tam jakoś w jakimś stopniu zarabiamy cały czas, bo w sumie jak produkują ten jakby no, obornik i tą gnojowicę, chociaż w małych ilościach, ale produkują. Poczekajcie, ile tak z ciekawości. Gnojówki mam 15 tysięcy litrów, to bardzo dużo w sumie. Poczekajcie, tutaj się sprawdza. Prawdopodobnie będzie trzeba zobaczyć tu. Tych, jak to się nazywa? Obornika mam 7,5 tysiąca litrów. No, na razie mało, ale no, zobaczymy. No, obornika na pewno na razie nie będę wywoził nawet w tym sezonie. No, po pierwsze nie mam czym, ale nawet na pewno. Raczej nie będę kupował jakichś tam sprzętów. Może z gnojowicą, ale no nie jestem pewny, bo oczywiście zobaczymy, jak to tam będzie. Bo można by było w sumie nawet takie coś zrobić, taką akcję z gnojowicą, żeby trochę nawieść, no ale zobaczymy oczywiście, jak to wyjdzie. No a to wyjdzie to raczej w późniejszym części, ale no zobaczymy zresztą. Dobra. No, tego zbierania trochę jest, no ale... Niestety, ale jest jakaś maszyna, ale no w tym sezonie nie chciałem. Może w kolejnym, bo wiem o tym, że jest jakaś maszyna do zbierania tego. Czy do paczkowania w sumie tego, ale po prostu nie chciałem w tym sezonie, ponieważ... No nie mam turę do tego, żeby ładować. Ale no to jeśli, bo wiem o tym, że jest takie coś. A jeśli takie coś jest, to na pewno w przyszłym sezonie zobaczycie to. Bo oczywiście jak będzie nowy ciągnik, no to nowy ciągnik. Albo nowy ciągnik, albo ten Masejek. Oczywiście dostanie tura. No zastanawiam się cały czas nad tym, ale no zobaczymy jak to wyjdzie. Więc no, dopiero wtedy prawdopodobnie zaczniemy używać tej jakby tej paczko, no, tego no, paczkowania w sumie. W te kostki. Więc no. Więc no w miarę spoczko by to też, no akcja pewnie na pewno by była fajna. No i na pewno szybciej by to szło niż teraz. W sumie teraz to masakra w sumie z jednej strony. No ale damy rady jakoś, nie? No właśnie. Damy jakoś radę. Kto jak nie my w końcu, nie? No właśnie. No. I tak to jest. Na pewno w przyszłości no, będzie trzeba w końcu zainwestować, nie wiem, albo w bele okrągłe, albo oczywiście kwadratowe, tylko te większe. No to zobaczymy. No, kwadratowe. Czy bardziej prostokąt, ale jakby tak chyba się nazywa, że kwadratowe bele. No ale zobaczymy oczywiście, jak to tam wyjdzie. Bo no, kiedyś tam w przyszłości będzie trzeba. No, ale to dopiero jak będziemy mieli więcej będziemy mieli oczywiście słomy i pól. No tak czy siak mam już dużo, ale... No, jeszcze nie ma jakiejś takiej tragedii z tym zwożeniem. Może trochę czasu zajmuje, ale... Da radę człowiek to zrobić. No, dzisiaj od rana oczywiście działamy, jak widzicie, mamy 8 godzinę. 8 godzina, trzeba 7... 8 robić, trzeba robić siano, nie? No, nie siano, tylko słomy, ale no, trzeba. No, ale co prawda, to prawda. Fajnie jakbyśmy dzisiaj to zebrali, chociaż większość, ale zobaczymy jak to tam w sumie wyjdzie. O, tutaj belka, tak, tutaj jest belka jeszcze. Hop. Hop, o, tutaj proszę ja ciebie. Trzeba, hop. To jeszcze po drugiej stronie coś jest? Nie, po drugiej stronie już nie ma, więc spoko. No i gitarka, siema, nie?
dobrze, człowiek tego nie układa, bo w tamtym sezonie nie układałem. Układałem te belki, no, no to chyba minus był. W sumie jak człowiek układa, no to 3 razy dłużej czasu schodzi. No ale jak tak człowiek wrzuca, to jeszcze pół biedy w sumie jest. Jeszcze tak jakoś czasu długo nie zajmuje, bo weź to teraz układaj, nie? No a tak, no to chociaż człowiek wrzuca. No bo... jakby człowiek układał, no to stawiam, żebyśmy nawet jednej przyczepy nie zrobili. A nawet jak układałem, to w sumie tak czy siak... pamiętam, że jak sprzedawałem słomę, bo był odcinek, jak wyjeżdżałem na znaczy jak jechałem sprzedawać, to tak czy siak przed odcinkiem, jak miałem ułożoną, no całkiem ładną, ładnie przyczepę właśnie tą, to mi się te belki pobugowały i no, no to miałem tyle z tego układania, że nic, więc no niestety się nie udało. Oczywiście no jeśli no zależy na jakiej serii, no bo oczywiście na polskiej serii, tej co mam oczywiście nagrywam, od początku do majątku, no to oczywiście tam, to pasowałoby układać, ale tutaj tak już niekoniecznie, więc no taka prawda. W sumie mógłbym jakiegoś autoloada sobie tutaj zrobić. Ciekawe czy jest. Ale z drugiej strony, czy to ma sens się, czy to ma sens się bawić jeszcze z tym autoloadem, to w sumie nie wiem. Jakoś tam człowiek w sumie da radę. No, taka prawda w sumie. No dobra, nie będę przedłużał, bo to w sumie jest, no tak trochę żmudna robota, więc zgasimy sobie masejka. No bo, no fajnie się zbiera, no ale jednak czasu zajmuje. Wolę chyba posiać już. Więc zasiadamy sobie do John Deere'ka. Zasiadamy do John Deere'ka, odpalamy, o tutaj jeszcze nasiona mamy, ale w sumie od razu na ten. Chociaż czy ja tutaj będę zjeżdżał, no w sumie nie bardzo. Chociaż pasowałoby zjechać, no dobra zresztą. Idziemy, tam od razu wysypiemy, więc nie ma co. No dobra, lecimy sobie. No, kupujemy sobie siewniczek za 40 tysięcy około. No taki już 4-metrowy, no ale dwie roboty naraz będzie robić. Bo to będzie siewnik uprawowo-siewny, czyli będzie uprawiał i od razu siał, więc no całkiem spoko. No robotkę raczej powinien robić dobrą. Znaczy, no dobrą nie wiem, ale na pewno będzie robotkę robił. Więc w sumie się cieszę. O, nasza kukurydza piękna. No, z tą kukurydzą to jeszcze niedługo to będzie trzeba ciąć. No, wstawiam, że październik, listopad, nie? Będzie trzeba, będziemy ciąć. Więc no, w sumie już niedaleko. Niedługo. Więc też jakaś nowa akcyjka. No, więc spoko by to było. No, ale zobaczymy, jak to w sumie wyjdzie. No też oczywiście jak już ten siewnik będzie, no to w sumie z jednej strony już będzie taki, no już w sumie człowiek już człowiekowi szybciej, dobra, niech tutaj stoi. Oczywiście no człowiekowi szybciej będzie czas leciał, bo jak ma być szczery, no to tyle co zajmuje czasu sianiem tym siewnikiem, tym siewnikiem, co no jednak no nie było jakoś za szybkie. O dobra, będziemy naprawiać, sprzedajemy od razu. Chcę sprzedać ten pojazd. Tak jest, za 15 tysięcy, to tak czy siak, całkiem niezłe pieniążki zarobiliśmy. I wracając do tego, no to no nie szkoda mi tego siewnika, bo no w sumie co odsłużył, to odsłużył. W sumie nie zobaczyłem ile motogodzin. No, zapomniałem, a no nieważne. No od początku w sumie to nie wiem, chyba 4 sezony są. Mógłbym w sumie zostawić, ale no jeśli sam nagrywam tą serię, no to w sumie po co mam mieć dwie właśnie, jak to się nazywa, dwa siewniki, którego tak raczej tak czy siak nie będę używał. Oczywiście z podsiewaczem, już tak trochę na bogato, nie? Więc spoczko. Jak to wygląda, powiedz tam mi. Nie no, John Deere'ek powinien pociągnąć, jak mam być szczery. No szerokościowo, no zobaczymy w sumie. Taki trochę inny, ciągany, ale no w miarę spoko wygląda w sumie. Czekajcie, kupimy od razu w sumie jeszcze z
No jeszcze ziarna jedne, kup. Już trudno się mówi. Worek z nawozem. Już trudno się mówi. Kupimy już, jak już jesteśmy. Chociaż tak czy siak mamy w sumie tego, jak to się nazywa. Tam w domu stoi w sumie bardzo dużo tego. No ale już trudno się mówi. Dobra, niech się napełnia. No i dobra, lecimy. Więc no, nowy nabyteczek. Waderszczat, siewnik. 4-metrowy. O, trzeba jeszcze rozkładać się. Ciekawe, co będzie trzeba zrobić. Jak to się rozłoży w sumie. Znaczy już większe na pewno nie będzie, ale no, zobaczymy w sumie. Czekajcie, bo trzeba tak czy siak skręcić tutaj. Dobra. Tam wolne, więc można jechać. O, tędy sobie wjedziemy. O, trochę tutaj dodałem krzaczków. No, jeszcze nie jest pełna gotowe, jak to tam, jak to chciałem, żeby wyglądało. O, sobie przywadziłem trochę, ale no, trudno się mówi. Czekajcie, może tam pojedziemy. No, jeszcze to nie wygląda tak, jak chciałem. Znaczy, tak jak chciałem. Nie jest dopracowane, bo chciałem po prostu to szybko nagrać. Ale na pewno, dobrze, to rozkładajmy, na pewno będzie trzeba to zrobić. Oczywiście poza odcineczkiem już dzisiejszym, ale zobaczymy, jak to w sumie wyjdzie. Dobra. Trzeba włączyć sierpień, to nie, aha, przepraszam. Oczywiście siejemy rzepaczek. Siejemy rzepaczek. Włączamy. Opuszczamy i... Nie do tyłu, tylko do przodu, Łukasz. Dobra. I lecimy. Ruszyła maszyna. Nic ją go nie zatrzyma, nie? O mój Jezu, 16 km na godzinę. Nie wiem, czy to nie za dużo, ale nie, no, nie powinno być. O, w dzisiejszym odcinku nie popracujemy sobie na GPS-ie. Niestety, bądź niestety. Jak to wygląda? No, proszę bardzo. Takie ten. No, ładne, ładne. Nie wiem, po co są te ślady jeszcze się tych kołek, ale no spoko. No jak są, to niech są w sumie. Że pewnie nie będą przerywane, ponieważ trochę jest tutaj nierówno, więc no nie będzie jakoś zbyt fajnie to wyglądało. A czy fajnie, tak czy jak fajnie to wygląda, że już robotę będziemy robić za dwa, nie? Ale no, tak czy siak. Trochę nierówno jest, dlatego tak są przerywane, ale jakoś tam. Jakoś nie trzeba zwracać w sumie na to tak zbyt bardzo uwagi, nie? No właśnie. No tak czy siak, no w sumie po to też chciałem ten siewnik, ponieważ dwie roboty robi dwie na raz. A jak robi, bądźmy szczerzy, dwie na raz roboty, to jednak spoko jest. No trochę będzie trzeba na pewno mieć miejsce na wykręcanie, ale tak. Nie, ale tak jak mówię, robotę robi w sumie za dwa, więc spoczko. O to mi szczególnie chodziło, ponieważ no jednak... Na pewno szybkość pracy, bo na pewno szybkość pracy będzie o wiele, no na pewno szybciej będziemy robić to, więc szybciej siewy będą nam trwać. No, bądźmy szczerzy, na takie areały, co mamy, no to jednak przydałoby się. No oczywiście na wszystkich polach nie będziemy robić, nie będę robił oczywiście uprawy osiewnie. Na pewno po tym, tam gdzie w dzisiejszym odcinku sobie zbieraliśmy słomę, to na pewno będę chciał tam zrobić takie rzeczy jak kultywatorowanie, no żeby po prostu nie było wszędzie to samo, czyli że będziemy siać oczywiście od razu w tą, w sumie w ten, jak to się nazywa, w nieuprawione, więc na pewno będę chciał to zrobić, więc no tak mi się wydaje, ale prawdopodobnie tak zrobię, bo w miarę spoko by to wyglądało, jakbyśmy też to, super, jeszcze nie zmieściliśmy, tak, na czym ja skończyłem? No bo jednak, no, to, że mamy to, no to nie chcę, żeby na wszystkich polach robić właśnie to bezuprawowo jakby. No bo jednak po coś mamy te kultywatory czy tam te leżówki, tak? Bo jednak, no, też po coś to jest. Więc no, na pewno będziemy to robić. Więc na pewno to będziemy robić, takie rzeczy. Takie akcyjki. Więc na pewno... Fajnie jakby się opuściło się, nie? Teraz to się opuściło, no i teraz można pracować, nie? Więc tak jak mówię, fajnie by było, gdybyśmy jeszcze kultywatorowali. Na pewno
kolejny odcinek, czy następny, no nie wiem, w sumie nie powiem wam który, ale na pewno następny odcineczki to na pewno będzie odcinek się jakiś pojawi z robienia właśnie po prostu kultywatorowania, bo na pewno będę chciał skultywatorować tamte pole, ponieważ tam są kamienie, więc też przy okazji bym zebrał kamienie w końcu, bo w sumie od pierwszego sezonu zabierałem się, znaczy od pierwszego sezonu tego pola, znaczy tam gdzie na początek była soja, zabierałem się, żeby zbierać te kamienie, zebrać te kamienie, no, ale jakoś tak wychodziło zawsze, że jakoś tak nie wiem, chęci nie miałem, albo czasu, nie wiem jak to powiedzieć, ale po prostu nie wychodziło mi, nie chciało mi się po prostu zbierać. No ale w tym sezonie chciałem, bo no jednak już te kamienie są słabo wyglądają, w sumie tak z jednej strony jak tak patrzy człowiek. Dlatego jeszcze skultywaturujemy, no to przy okazji jeszcze jakieś tam kamienie wyjdą. I oczywiście sobie zbierzemy. I to w sumie było na tyle. No tutaj też są jakieś kamiuszki, ale to raczej jak będziemy wałować, bo na pewno wałowanie też będzie, to sobie w sumie te kamienie znikną, więc to akurat chyba tak zrobimy. No jak mam być szczery, no to w końcu robotka idzie, nie? No, to jak co, ale jednak czuć, znaczy czuć, może nie czuć, tylko widać. Oj. Chciałem GPS-ka tutaj. Czekajcie, tutaj w sumie na 1% przydałoby się ustawić. Czekajcie, Ctrl C. Ctrl C, wykryj szerokość. Ale czekajcie, czekajcie. No nie wiem zresztą. Czekajcie, odczepię. Dobra, już możemy robić. No niestety się nie uda na GPS-ie, ale no. Czym ja skończyłem, w sumie nie pamiętam. Ale że robotka idzie naprawdę spoko. 4, 8, 12, to w sumie to są 4 przejazdy tamtego małego siewnika, więc no, jak co, ale no sporo. Tutaj proszę bardzo, mamy przez 4 razy w sumie tym siewnikiem przejechać, to mamy 16 metrów, czyli to byśmy jechali w sumie przez 5, 16 metrów mamy, to przez 5 przejazdów byśmy tamtym siewnikiem, więc no jednak no różnica jest, no ale oczywiście o to też chodzi. Jednak po co człowiek inwestuje w te, można powiedzieć, nowe maszyny, żeby to też robota szybciej szła. No teraz to już robótka to normalnie idzie jak trza. No, teraz to robótka to... O, siewy, no to w ogóle teraz będą szybko trwać. No jeszcze 17 km na godzinę. No sporo. Ale John Deerek daje radę, więc to najważniejsze w sumie. Bo że jakby nie dawał rady, no to wtedy... No, słabo było, ale jak daje rady, no to oczywiście spoczko. Więc się cieszę w sumie, że w końcu kupiłem ten nowy siewnik. No jednak no... Jednak szybkość tych prac, no to teraz to już w ogóle będzie szybko szło. Wszystko. Trochę po sąsiada pojeździmy, ale to może się nie obrazi. No sąsiada chyba też rzepak będzie siany. Zamiedzą. Więc no spoko, spoko. Akurat tego pola nie wiem, nie będę kupował, bo tamte postanowiłem, że kupuję, więc no na pewno zobaczycie. Więc mam nadzieję, że tam nic człowiek nie posieje, a czy no mam nadzieję, że posieje pszenicę, którą... Pszenicę? Nie, czekaj. Pszenicę, którą no... będę chciał zasiać na tamtym polu, więc mam nadzieję, że tamten gościu posieje pszenicę. Ponieważ no wtedy byśmy już w sumie nawet nie musieli tam siać. Więc no tak trochę po Januszowemu zrobimy. No ale też trzeba jakoś sobie radzić w życiu, nie? No właśnie. Też tak sądzę. No minus to największy, że skrętność ma słabą. No ale to jakoś do przeżycia w sumie. Jakoś do przeżycia. Więc w sumie też nie można narzekać na wszystko. Jakby tak człowiek na wszystko narzekał, to... Weź tu żyj, nie? Właśnie. Taka prawda, bądźmy szczerzy. No ale dobra, no trochę posialiśmy. Też żeby wam się nie znudziła ta akcja, czyli nowy siewnik, bo na pewno
No, w kolejnym odcinku na pewno nie będziecie mieli tych siewów kolejnych, ale na pewno w następnych już w ogóle produkcjach moich filmowych, to na pewno będziecie mieli tego siewnika aż za dużo. Więc tam na pewno pooglądacie sobie, jak ten siewniczek już no, więcej robi. Na pewno siewy pewnie paru pól jeszcze zobaczycie, nawet w tym sezonie, więc no, na pewno trochę naoglądacie się tych siewów tym siewnikiem. Więc bez dłuższego przedłużania, bo chcę jeszcze nagrać dzisiaj jeszcze jeden odcinek z tej serii oczywiście. Więc bez dłuższego przedłużania zapraszam Was do łapkowania, subskrybowania i wpadnięcia na Discorda mojego, który jest w opisie, link w opisie. Więc na pewno zobaczycie, no chyba że jeszcze nie zrobiłem, no to jeszcze nie będziecie mieli. Ale w kolejnym odcinku na pewno będziecie mieli, ale no zobaczymy. Więc zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania. I wpadnijcie do tych panów, którzy są w opisie napisani. I tam, nie wiem, łapeczkę możecie zostawić, czy subskrypcję, no to co tam chcecie. Tam już nie będę wam mówił co, bo to chyba już bardzo dobrze o tym wiecie, ale rymy. No to co, będziemy kończyć, więc do kolejnego odcinka. Na razie, trzymajcie się i cześć!